Cześć. Na początek chcę Was zapytać, czy mnie słyszycie? Bo prawdopodobnie mnie widzicie, ale ten dźwięk tutaj jest nawet bardziej istotny niż, yy, niż sama wizja. Więc powiedzcie, czy ten odbiór jest dobry. Yy, oczywiście też zależy mi na tym, żeby, żebyście mnie dobrze widzieli, ale tutaj chodzi głównie o ten dźwięk. Ponieważ skakać i tańczyć nie będę dzisiaj, yy, a jedynie. Będę do Was mówił. I to całkiem ciekawe rzeczy. Trochę cicho. Jeśli trochę cicho, no to mm, przede wszystkim spróbuj sobie podgłośnić. To, to, to ta sprawa. Widzę same znajome imiona i nazwiska na czacie. Bardzo fajnie. Z wieloma z Was znam się nawet osobiście. Z wieloma z Was widziałem się kilka dni temu nawet podczas naszych warsztatów wędniarskich tutaj w Zielonej Górze. Bardzo mi miło, że jesteście mimo wszystko dalej tutaj, że chcecie widzę, pogłębiać tą wiedzę lub weryfikować sobie to co e, zapamiętaliście. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja nazywam się Adam Pulkowski i zajmuję się e, przede wszystkim szkoleniem z zakresu wędliniarstwa, głównie domowego, choć nie tylko. Głównie szkoleniem, czyli przekazywaniem wiedzy dotyczącej wytwarzania wyrobów wędliniarskich przeróżnej maści, bo chodzi o kiełbasy, chodzi o wędzonki, pasztety, konserwy przeróżne różne inne rzeczy, ciekawe, smaczne. Cieszę się, że będziecie chcieli. Chociaż troszeczkę uszczknąć tego, co ja mam w głowie i z czym wcale się nie chcę kryć, tylko po prostu chcę dalej, żeby to szło w świat i żebyście wy też się mogli tym dzielić, a przede wszystkim z tej wiedzy mojej przekazanej wam korzystać. Tym bardziej, że jesteśmy w takim ciekawym momencie roku gdzie za miesiąc i jeden dzień mamy Wigilię Bożego Narodzenia, więc za miesiąc i dwa dni mamy, mamy Święta Bożego Narodzenia, gdzie prawdopodobnie na każdym ze stołów pojawi się sporo ciekawej, e, ciekawej maści wyrobów, mam nadzieję wędniarskich i to mam nadzieję bardzo dobrych chcę przyczynić się chociaż troszeczkę do tego, żeby te wyroby były jeszcze lepsze, nawet jeśli Ci wychodzą, może odnajdziesz dzisiaj coś, co można jeszcze poprawić, a jeśli Ci nie wychodzą lub cokolwiek masz do zarzucenia tym wyrobom, oczywiście kilkadziesiąt minut spędzonych tutaj ze mną teraz nie sprawi nagle nie wiadomo czego, ale mam też receptę na to, żeby jednak poprawić ten sposób wytwarzania przez Ciebie wyrobów i żeby one wychodziły bardzo dobrze. Bo uwierz mi, że jeśli masz dobre chęci, to już jest znaczna część sukcesu. Bo jeśli masz zapał, dobre chęci, chcesz coś zrobić, to od tego trzeba zawsze wyjść. Na siłę nigdy nic fajnego raczej nie wychodzi. Więc jeśli już tylko chcesz, no to ja ci pomogę w tym na wiele różnych sposobów. W ten sposób pierwszy to jest to, co tutaj teraz dzisiaj robimy. Spotykamy się i będziemy. Powiedzmy trochę, rozmawiać, bo troszeczkę będę Ciebie ciągnął też za język, może, żebyś mi odpowiedział na jakieś pytanie, dzięki czemu ja będę wiedział, w którą stronę dalej pójść. Eee, w porządku, kochani. Ja, tak na dzień dobry, to chciałem Was zapytać, żebyście może odpowiedzieli. Jeszcze raz przede wszystkim wszystkich witam: tych, których, tych, których znam osobiście, tych, których znam tylko z internetu, że tak powiem, bo mam jakieś relacje. Na szczęście, na odległość w tym momencie możemy. Mamy XXI wiek, trzeba z tego korzystać. Ale i witam wszystkich, których nie znam jeszcze osobiście, a których mam nadzieję kiedyś poznam. Ale na samym początku, żeby już zacząć, bo tego czasu mamy jakoś, wiem, że niewiele, bo i ja tego czasu nie mam zbyt wiele, i wiem, że każdy z Was jest prawdopodobnie w którymś ze specyficznych momentów dnia jest godzina 18 w czwartek różne rzeczy się teraz mogą u Ciebie dziać. Chcę Ciebie zapytać. Jeśli wiesz, odpowiedz. Jeśli myślisz, że wiesz, też odpowiedz, a jeśli nie wiesz, spróbuj wymyślić i odpowiedz, co to znaczy, że szynka jest niedowędzona? Co to znaczy, że szynka jest niedowędzona? A ja w trakcie tego naszego dzisiejszego spotkania na pewno. Na pewno ci na to odpowiem. I ta odpowiedź, którą mi dasz, jest dla mnie w pewnym sensie ważna. Ok. Tak jak mówi nasz temat spotkania, zresztą jak widziałeś grafikę na, przed, przed tym, a, a moja twarz pokazała tutaj. Um, okopcone, gorzkie, kwaśne. Takie często bywają wyroby wędliniarskie. Głównie chodzi tutaj o szynki, które wychodzą z wędzarni, które lądują na naszych stołach, albo nie lądują. Bo tak naprawdę nie ma co lądować. Jeśli wyrób jest okopcony, gorzki, kwaśny, to nie nadaje się do spożycia. Niestety, nic nie zmieni tego. Żadne moczenie go w wodzie, żadne parzenie, bo parzenie nie jest receptą na uratowanie wyrobu, tylko jest to jeden z procesów, który powinien być bardzo dobrze wykonany podczas całego procesu wytwarzania wędlin, wytwarzania wędzonek, szynki parzonej w tym momencie, ponieważ temat stricte dotyczyć będzie szynki wędzonej, parzonej, dokładnie tak, ponieważ nauczyć się trzeba tego, że istnieje kilka procesów, które musimy sobie wyodrębnić z całego dużego procesu, jakim jest e, zrobienie takiej szynki wędzonej, która nadaje się już po prostu do, do spożycia. Pierwszym z procesów jest peklowanie, o którym dzisiaj mówić nie będę. Kolejnym procesem jest już proces, który bezpośrednio przekłada się na wędzenie, więc od niego muszę zacząć. I ten, tym procesem jest ociekanie. Czym jest ociekanie? Wyobraź sobie, że masz zapeklowaną szynkę, yy, i ta szynka już skończyła się peklować. Nie możesz tej szynki bezpośrednio od razu powiesić do wędzarni. Dlaczego? Właśnie dlatego, że jeśli taki mok taką mokrą szynkę powiesisz do wędzarni i rozpoczniesz wędzenie od razu, to na Twoją szynkę, na Twojej szynce będą osadzały się bardzo niebezpieczne dla zdrowia substancje, tak zwane przede wszystkim wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w skrócie WWA, które są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i nie powinno się ich zbyt wiele znajdować. Na szynce. Dlaczego mówię, że zbyt wiele są bardzo niebezpieczne? Nie będę ci mydlił oczu. Wędzenie nie jest świetnym dla nas procesem. Nie jest dla nas prozdrowotnym procesem. Nie jest czymś, co że tak powiem mogę z czystym sercem propagować, że to jest coś zdrowego. Nie, ale ja Ci mogę powiedzieć, jak zrobić to maksymalnie zdrowo. Czyli jak na maksa zredukować ilość tych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, aby wyrób był jak najbardziej w porządku, tak? Czyli jeszcze raz, jeśli masz szynkę, którą wyciągasz z zalewy pyklującej, wieszasz ją do wędzarni i zaczynasz wędzić, no to już na starcie robisz bardzo duży błąd. Wybacz, ja po prostu będę walił prosto z mostu, bo nie mam na to czasu i to nie jest temat, gdzie będziemy się głaskać po plecach. To jest temat, gdzie może być dla Ciebie dla Twojego zdrowia, czasami nawet i życia, coś bardzo niebezpiecznego. Więc ja to chcę zredukować u Ciebie do minimum i sprawić, że, żebyś zarówno ty, jak i tych, których karmisz, yy, a, a, i ci, których karmisz, żeby oni byli bezpieczni i żeby jedli zdrowo, bo przecież o to chodzi w, w wykonywaniu swojskich wędlin, tak? Nie jest tak, że cokolwiek wyjdzie z wędzarni jest okopcone, gorzkie, kwaśne, a ty powiesz, machniesz ręką i ważne, że swojskie. Tak to nie działa. Tak to nie może działać. Ja do tego ręki nie chcę przyłożyć i na pewno aprobaty z mojej strony nie usłyszysz, nie będziesz mieć do takiego typu postępowania. Nie jest ważne, że swojskie. Jeśli tak mają wyglądać Twoje wyroby, to lepiej nie rób i lepiej kup w sklepie. Uwierz mi, że każdy będzie bardziej zadowolony nawet ten sprzedawca. Ale to już tak, kurza żartem, pół serio. Więc jeszcze raz. Wieszając mokre wyroby do wędzarni, rozpoczynając wędzenie, będą się do nich przyklejały substancje smoliste zawarte w dymie, tworząc pewnego rodzaju umowną skorupkę, skórkę, tak? I one stworzą tą skorupkę, skórkę, co będzie się objawiało e, tak naprawdę brudem, jeśli w ten sposób będziesz wędzić przez ileś tam czasu, ileś godzin, to po zakończonym wędzeniu, jak dotkniesz taką szynkę i sprawdzisz dłoń, to zobaczysz, że dłoń masz osmoloną, czarną, brudną, a nigdy nie powinno być takiego efektu po prawidłowym wędzeniu. Wędzenie powinno być tak zwane czyste, czyli że dym powinien wnikać do środka, oczywiście dając ładny kolor na zewnątrz, ale nigdy nie powinno być takiego efektu, że dotykasz uwędzony wyrób i on zostawia brud na, twoim, na, na twoich dłoniach. To nie jest wędzenie, tylko kopcenie. To nie ma nic wspólnego z dobrym wędzeniem. I żaden wyrób, dosłownie żaden wyrób nie powinien tak finalnie wyglądać nie powinien brudzić. Ok? To jest ważne. Więc, żeby nie było takiego efektu, należy przeprowadzić proces ociekania. Ociekanie powinno najlepiej być przeprowadzone grawitacyjnie, czyli e, po wyciągnięciu szynki z zalewu pekulującej należy ją osznurować albo włożyć w siatkę wędliniarską. O tym też nie dzisiaj, e, bo o tym może, o wszystkim można byłoby gadać godzinami, e, ale dzisiaj chcę w miarę sprawnie przejść przez ten cały proces, więc wieszasz sobie taką szynkę w siatce, na pewien czas i ten czas zależny jest od tego, a przede wszystkim potrzebny jest do tego, żeby z zewnętrznej warstwy tej szynki spłynęła ta zalewa peklująca. Nie solanka, tylko zalewa peklująca, składająca się z wody i z soli koniecznie. Zalewa peklująca... Spłynie tylko wtedy, kiedy będziemy miała odpowiednią ilość czasu. A ten czas od, zależny jest od temperatury. I teraz powiem Ci, jak ja to robię najczęściej. Z racji tego, że mam piwnicę, w której mam na przykład obecnie 14 stopni, mogę zrobić sobie coś takiego, że jeśli jutro będę chciał wędzić, to dzisiaj dokładnie, 18, 19, 20, 21, wyciągam swoją szynkę z zalewy peklującej, siatkuję, lub sznuruję, wieszam do piwnicy i czekam do rana. Przez 10-12 godzin z mojej szynki nadmiar tej wilgoci, tej zrewy peklującej, sobie ocieknie. Szynka nie będzie całkiem sucha, ale będzie tak zwanie ocieknięta, przygotowana do dalszego procesu, a dalszym procesem, ale dobra, może jeszcze Ci powiem o tych warunkach, no bo ja mam takie warunki, jakie mam i mi to pasuje, że sobie na te 10-12 godzin powieszę i rano mam szynkę prawie gotową. Jeśli nie masz takich warunków, możesz skorzystać z, warunków, z temperatury pokojowej, ale rzędu 20-22 stopnie. Z tym, że taka temperatura sprawi, że z tej szynki dosyć szybko yy, ta yy, duża ilość wilgoci odejdzie poprzez grawitacyjne spłynięcie yy, i nie powinieneś przekraczać, przekraczać 4, 5, maksymalnie 6 godzin. W temperaturze pokojowej 22 maksymalnie stopnie. Jeśli twoja temperatura pokojowa to jest 25 stopni, to nie powinno to trwać dłużej niż 3, 4 godziny. Nawet 3 godziną bym się skłaniał. I zobaczysz, że faktycznie nawet jest to wystarczające. To nie jest tak, że miną 3 godziny i, i co teraz? Nie, zobaczysz, że przy takiej temperaturze 25 stopni, 3 godziny, to jest wystarczający czas na to, żeby z tej szynki ociekł nadmiar zalewy pyklującej. Jeśli nie masz, nie chcesz tego robić w temperaturze pokojowej, no bo masz, nie wiem, małe mieszkanie lub masz dom, gdzie masz kota, teraz abstrahuję po prostu, no ale coś muszę powiedzieć, no to możesz skorzystać z lodówki, czyli warunki chłodnicze, 4-6 stopni Celsjusza, wtedy wieszasz taką, swoją szynkę, ale na znacznie dłużej, bo im niższa temperatura procesu, tym niż, tym wolniej ten proces zachodzi. Jeśli chodzi o ociekanie, również to tak działa. Czyli temperatura 4-6 stopni, takie ociekanie będzie trwało nawet 24 godziny, bo jest zbyt chłodno, żeby ta wilgoć szybciej zniknęła. To jak powiedziałem, ja zazwyczaj wybieram ten wariant, po prostu pierwszy, o którym powiedziałem, czyli temperatura to jest zakres pomiędzy powiedzmy 12 a 18 stopni i wtedy od 8 do 12 godzin e, takie oczekiwanie powinno trwać. Um, jak najbardziej możesz jakimś wentylatorem wspomóc, ale nie trzeba. Bo to powinno się stać grawitacyjnie w odpowiedniej temperaturze przez odpowiedni czas. Wentylator sprawi, że też troszkę nadmiernie się może osuszyć ta zewnętrzna warstwa, też tworząc pewnego rodzaju skórkę. Nie jest to nic złego, ale ja takiej skórki raczej w szynce nie chcę. Yy, Okej, okay, ociekanie mamy za sobą. Yy, kolejnym procesem, dokładnie tak, procesem, chcę jeszcze powiedzieć, że bo to jest ważne, nie ma czegoś takiego, mimo tego, że zobacz, ja teraz mówiłem, że było peklowanie, o którym nie wspominałem nic dzisiaj, jest ociekanie, osuszanie, później będzie wędzenie i obróbka termiczna. To nie jest tak, że któryś z tych procesów jest ważniejszy, któryś jest mniej ważny. Każdy z nich prowadzi Cię do idealnego wyrobu, do idealnego efektu, który osiągniesz, jeśli wszystkie te procesy przeprowadzisz prawidłowo. Jeśli któryś z tych procesów ee, zrobisz byle jak... Lub go opuścisz, to ten wyrób nie będzie już taki, jaki być powinien. To ci gwarantuję. I to jest najczęstszym błędem nie tylko takich domorowskich wędliniarzy, a czasem nawet i tych, którzy sprzedają zawodowo. Czasami nawet się w przemyśle zdarza, że widzę w ladzie coś, co jest zrobione niezgodnie ze sztuką wędliniarską, bo któryś z procesów został pominięty. Nie odwrócisz tego później. Lepiej się do, dobrze do tego przyłożyć, zwłaszcza jeśli masz dobre rady, do których się wystarczy zastosować, zrób to w zgodzie z tym, co ktoś ci dobrze radzi. Dopiero później ewentualnie weryfikuj i ulepszaj pod swoje warunki w gospodarstwie, w domu, w kuchni, gdziekolwiek cokolwiek robisz. Na samym początku zrób zgodnie z tym, co ja ci proponuję, ok? Kolejnym procesem, równie ważnym jest osuszanie. Czym się różni ociekanie od osuszania? Ociekanie jest to duża ilość wilgoci, zalewy która musi zniknąć najlepiej grawitacyjnie z naszego surowca. Natomiast osuszanie jest to już takie ostateczne pozbycie się wilgoci z zewnętrznej warstwy. Czyli musisz doprowadzić do momentu, kiedy twój wyrób będzie całkiem suchy. Przed puszczeniem dymu w wędzarni. Całkiem suchy. Co to oznacza? Nie oznacza to, że było trochę wilgotne, Adam tylko. Jest ciemne, czarne, trochę kwaśne, ale ja wszystko zrobiłem dobrze, tylko trochę wilgotne było. Nie ma być tylko trochę wilgotne, nie ma być w ogóle wilgotne. Musi być pergaminowe, suche. Oczywiście, pamiętaj, że jest to surowe mięso. Nie jest to skóra. Tylko, jest to surowe mięso, ono zawsze się będzie wydawało troszkę wilgotne, jest śliskie, jest yy, chłodne. Ale musi być całkowicie osuszone przed tym, aż puścisz dym w wędzarni. Jeśli takie nie będzie, po pierwsze, wędzenie może trwać dużo dłużej, bo finalnie podczas tego puszczenia dymu może, jeśli tam brakuje naprawdę niewiele, może się wyrób osuszy. Ale będzie się to działo już z udziałem dymów, innej temperaturze, i to nie będzie już ten sam proces. Przez to wędzenie może znać, trwać dużo dłużej. Co to oznacza? Nieraz mówię, że 15 minut dłuższe osuszanie może sprawić, że wędzić będziesz o połowę krócej. Uwierz mi, że tak, jest to możliwe. Czego udowodniłem na ostatnich warsztatach wędliniarskich. Więc tutaj panowie, którzy się e, przywitali ładnie, na pewno to mogą poświadczyć, że wędzony boczek można uwędzić w godzinę, e, półtorej. I jest to naprawdę dobrze, wystarczająco uwędzony boczek. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, bo zawsze można troszkę dłużej pociągnąć. Ale nie mówimy tutaj o 8-godzinnym wędzeniu, ani o 6-godzinnym wędzeniu. Tylko o naprawdę bardzo krótkim czasie. Mm, OK. E, Skoro ociekanie mamy ogarnięte, skoro osuszanie mamy w trakcie, osuszanie ma też na celu troszkę podniesienie temperatury w, w naszym wyrobie. Co to znaczy? Tym bardziej, jeśli ociekanie było przeprowadzone w warunkach chłodniczych 4-6 stopni, jeśli włożę do wygrzanej wędzarni o temperaturze 50 stopni, 60 stopni nasz wyrób, i nawet gdyby ten wyrób był suchy, to nagle pojawi się punkt rosy i sprawi, że nasz wyrób znowu będzie wilgotny i z tą wilgocią ciężko sobie będzie poradzić, więc, a nawet jeśli było to ociekanie prowadzone w 10 stopniach, 12, 15 stopniach, to ten, to, to ten szok taki może też spowodować pojawienie się wilgoci, więc należy robić to stopniowo, podnosić temperaturę zarówno w wędzarni, dlatego osuszanie przeprowadzamy już konkretnie w komorze wędzarniczej w wędzarni i to najlepiej rozpocząć to osuszanie w temperaturze około 40 stopni. Jak to zrobić? Jeśli ktoś ma wędzarnię nowoczesną, czyli tak zwaną elektryczną, o tym też nie dzisiaj będę mówił. Ehm, to, tylko powiem szybko, że to jest wędzarnia, w której tylko źródło ciepła nie pochodzi z ognia, tylko z grzałki elektrycznej, a dym dalej jest z prawdziwego drewna. Dlatego nie czuć różnicy w smaku pomiędzy tymi wyrobami, i ten wyrób jest całkiem dobrze zrobiony dalej z duchem tradycji wędzarniczej polskiej, można tak powiedzieć w skrócie. Ehm, Osuszanie przeprowadzamy w wędzarni. W wędzarni elektrycznej, jak powiedziałem, jest to proste, bo wystarczy ustawić temperaturę na sterowniku na 40 stopni, włożyć surowce i jechać. Natomiast w wędzarni tradycyjnej, jak to zrobić, to osuszanie? Należy rozpalić na początku. Jak jeszcze trwa, że tak powiem, ociekanie, należy rozpalić ognisko w palenisku w wędzarni. I poczekać, i, i, I poczekać, aż to ognisko się wypali. Ognisko, czyli wysoka temperatura, ogień sprawią, że wysuszą nam, osuszą nam komorę wędzarniczą, wygonią z niej wilgoć i ładnie nam wygrzeją wędzarnie, co jest zawsze potrzebne do przeprowadzenia poprawnie wędzenia. Więc robimy takie ognisko i, i nie dokładamy drewna do paleniska. Gdy ognisko się zawali w tym palenisku, zostanie sam żar. Ten żar spowoduje, że nie będzie, jak już się coś żarzy, to nie ma bardzo dużo dymu. Mówimy o żarze a nie o tleniu się surowego drewna. Jak jest żar, to jest mało dymu, ale taka ciekawa, fajna temperatura. I na pewno uda ci się ustawić tak drzwiczki wędzarni, że będziesz mieć w komorze 40 stopni, mało dymu, ciepło. To jest moment na to, żeby włożyć właśnie szynkę do wędzarni i ją osuszyć, czyli sprawić, żeby nie miała w ogóle wilgoci. Okay? Nie może być wilgotna, ma być taka w dotyku suchawa. Dopiero jak będzie taka suchawa, możesz dołożyć do paleniska i rozpocząć wędzenie. Ok? Yy, proces osuszania mamy za sobą. Yy, no dobrze, więc yy, mogę zacząć mówić już konkretnie o wędzeniu. Ale żeby mówić o wędzeniu, jak widzisz. Trzeba przejść poprawnie przez pierwsze dwa etapy. Tak naprawdę trzy o, o, jeszcze to peklowaniu, o którym nie mówiłem, ale samo wprowadzenie do wędzenia to jest ociekanie i osuszanie. Bez tego nie będzie dobrego wędzenia na pewno. Więc jeśli e, widziałeś, że twój dziadek, wujek, sąsiad czy ktokolwiek wyciągał e, wyroby z zalewy peklującej, wieszał je na hak i do wędzarni i były później wyroby okopcone, gorzkie, kwaśne, nie ładnie wyglądały lub na pewno nie tak, jak wyglądać powinny, nie były ładnie czerwone, e, brązowe, brunatne, zależy też trochę to od, od drewna, którym było wędzone, tylko raczej były ciemne, czarne i brudzące, e, no to tak się tego nie robi. To lepiej zrobić to moją metodą, e, do której Cię bardzo zachęcam. Okej. Okay. Um. Widzę, że tu jakieś ciekawe pytania pojawiają. Mam nadzieję, że na chwilę, na kilka z nich odpowiem. Mm, jeśli chodzi o, o to, że ktoś na przykład ładnie osusza, bo zadałeś pytanie AC Frit. Mam pytanie, co robię nie tak, że do wędzarni daję suchy towar, a jak kontroluję wędzenie, to towar robi mi się mokry, a palę suchym drewnem wiśniowym. Hmm, no odpowiedź wydaje mi się na ten czas bardzo prosta. Nie wiem, nie znam to wędzarni nie, zbyt mało danych mam, ale pierwszą odpowiedzią, która mi się e, nasuwa e, na Twoje pytanie, jest to, że możesz mieć przeładowaną wędzarnię. Niestety nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak mało wyrobów powinno być w wędzarni. Nie to, że one się tylko mają nie stykać, czyli pół centymetra. O, tak naprawdę powinno być pomiędzy nimi dobre 5 centymetrów e, odległości, albo ile jeszcze więcej. Jeśli jest wędzarnia przeładowana, weź pod uwagę, że surowiec, czyli szynka, jest to mięsień składający się głównie z wody. Jest to dalej bardzo dużo wilgoci, mimo tego, że powierzchniowej jej nie ma. Jeśli wędzarnia będzie przeładowana, ponadto jeśli e, komin wędzarni będzie zbyt mały, to wilgoć nie będzie miała, którędy uciekać. A zasada jest bardzo prosta. Zawsze Wylot powietrza z wędzarni, czyli wylot dymu lub wilgoci z wędzarni, powinien być większy. Wylot powinien być większy. Komin powinien być większej średnicy niż wlot powietrza do wędzarni. Bo jeśli wlot powietrza będzie większy, a wylot mniejszy, to ten dym. I wilgoć będą się kumulowały w środku, i nie będzie szansy na dobre odparowanie tego i na dobrą wymianę powietrza, a wędzenie jest to wymiana powietrza przede wszystkim, oczywiście z udziałem dymu, ale ten dym ma być zawsze świeżutki w wędzarni, a nie skumulowany, stary, który się zaczyna robić żółtawy wręcz w pewnych momentach. Więc ujście dymu lub powietrza starego z wędzarni musi być naprawdę spore większe niż wlot powietrza do wędzarni, na pewno. Okej, okay. Samo wędzenie. Hmm. Po co wędzić? Po co wędzisz? No to jest takie fundamenta fundamentalne pytanie. Po co wędzisz? No bo we wszystkim trzeba mieć jakiś cel. Jak myślisz, po co wędzono kiedyś? No, bo stąd nam się to wzięło. Ja wędzę, dlatego że przyzwyczaiłem się do smaku wędzonego. I tylko dlatego wędzę teraz. Kiedyś wędzono po to, żeby zakonserwować nadwyżkę mięsa. Czyli nadać jej większej trwałości. tak? Po to kiedyś wędzili. Yy, na drugim planie, albo na dziesiątym planie, nawet było yy, jakieś odczucia smakowe. Przede wszystkim powodem była konserwacja mięsa, nadwyżek tego mięsa. Nadwyżek szumnie powiedziane, bo ta nadwyżka mogła się zdarzyć raz na rok. Nie było, nie było, nie było, nie było mięsa. Nagle się pojawiło za dużo. Nie zjemy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia małej ilości, ponadto wiemy, że będzie głód, więc musimy zrobić tak, żeby rozłożyć to mięso na, w, w czasie. Soli już ludzie mieli dość lub tej soli w ogóle nie znali, bo sól kiedyś była bardzo droga. Nie wiem, czy wiesz, ale właśnie stąd się wzięło powiedziane słona cena. Sól kiedyś była bardzo, bardzo droga, wręcz niedostępna. Jeśli kogoś było stać, no to zasalał sobie to mięso. Ale w późniejszych latach, nawet gdy sól się stała bardziej powszechna, już mieli dość tego solonego, ile można jeść suszone i solone, więc wędzili. Wędzenie, co prawda, jest znane od tysięcy lat, yy, ale u nas, mówię o tej naszym przede wszystkim, Naszej ziemi polskiej, no wędzili po to, żeby zakonserwować to mięso. Przede wszystkim to to chodziło. Eee, no dobrze. Więc skoro mi nie zależy na, na daniu trwałości mojej szynce, bo mi zależy już raz tylko na smaku. A właśnie. Więc czy to, czy to ma jakiś wpływ na to, jak ja będę wędził? Oczywiście, że ma i to wielki wpływ, ponieważ. Wędzenie dzielimy na wędzenie zimnym dymem i dymem ciepłym lub gorącym, zwał jak zwał, chodzi o to samo. Wędzenie zimnym dymem konserwuje. Tylko wędzenie zimnym dymem konserwuje. A zimny dym jest to temperatura w komorze wędzalniczej do 24 stopni. Tylko w takiej temperaturze będziemy wędzić odpowiednią ilość czasu. I dym będzie miał takie właściwości, żeby wejść w wyrób i go zakonserwować. A nie tylko nadać mu kolor, smak i zapach. Tylko jeszcze do tego zakonserwować. Tak? Ale tylko wędzenie zimne konserwuje. Więc e, ja, nie chcąc konserwować żywności dymem, bo mam lodówkę, kiedyś tej lodówki nie było. Dzisiaj chłodnictwo jest w Polsce bardzo dobrze rozwinięte i nie musimy konserwować żywności dymem. Możemy, ale nie musimy. Chcę uzyskać w swojej szynce tylko kolor, smak. I zapach, i od tego odpowiedzialne jest wędzenie. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz wędzić szynkę zimnym dymem, do tego ci dojdzie jeszcze yy, dodatek w postaci trwałości, czyli kolor, smak, zapach i trwałość. Niekoniecznie ta trwałość. Może być tylko kolor, smak, zapach. Więc. Tutaj się też nasuwa pytanie, jaką wędzarnię powinieneś mieć. Czy taką, gdzie się wędzi na zimno, z kanałem oddalonym od paleniska, z kanałem oddalonym od komory, palenisko od komory połączone kanałem w pewnej odległości, dwóch, trzech, czasami nawet pięciu metrów widziałem takie kanały. Po to są takie wędzarnie, żeby wędzić zimnym dymem, ale też nie dzisiaj o wędzarniach. Zimny dym, tak jak wspominałem, do 24 stopni Celsjusza. Czym się jeszcze charakteryzuje takie wędzenie? Już wspomniałem dzisiaj o tym, że im niższa temperatura yy, procesu, tym ten proces zachodzi dłużej. Tak samo dotyczy to wędzenia. Wędzenie zimne, jeśli będziesz wędził w temperaturze do 24 stopni, czyli na przykład będziesz celować sobie w 20 stopni, 15-20 stopni, to to wędzenie nie będzie trwało tak, jak my robiliśmy na warsztatach boczku półtorej godziny, w 65-70 stopniach, tylko będzie to trwało 8 godzin albo i 3 dni po 8 godzin. W zależności od tego finalnie, faktycznie jaką temperaturę będziesz mieć. Bo w tym, tym bardziej w wędzeniu zimnym, ma to już duże znaczenie. Jak, jak duże? Takie, że jeśli będziesz wędzić w 20 stopniach, prawdopodobnie 8-godzinne, -10 10-godzinne wędzenie wystarczy. Jeśli to już będzie stopni 15 tylko w wędzarni, no to już raczej bym proponował wędzić 2 razy po 6, po 7 godzin e, lub ciągiem może być tak samo 14, 16 godzin. Tak? Jeśli to już będzie tylko 10 stopni, no to na pewno 3 dni trzeba wędzić, po 6-8 godzin. Ale pamiętaj o jednym. Nigdy nie wędzimy stricte na czas. Ten czas może być wyłącznie i powinien być wyłącznie pewnymi widełkami, pewnym orientacyjnym punktem, jakby który pomoże Ci zaplanować pewne rzeczy. Bo ja, jeśli chciałbym sobie uwędzić na przykład tą szynkę, którą teraz sobie na zimno, no to wiem, że jeśli będę wędził w 15 stopniach, to muszę mieć na to cały dzień albo nawet i dwa dni po te 6-7 godzin. Tak? No skoro nie wędzimy na czas, no to w jaki sposób ja mam wiedzieć, że, że ma być, że będzie dobrze uwędzona nasz moja szynka. Zawsze będziemy do koloru do odpowiedniego koloru i dlatego tak ważne jest, żeby dobrze przygotować tą szynkę przed wędzeniem, żeby nie była okopcona. Bo szynkę okopcić możesz w pierwsze dwie godziny wędzenia. Ta, to okopcenie to tak samo może być kolor stalowy, metaliczny, taki aluminiowy, ołowiany, e, świecący się dziwnie. E, jeśli jest dużo wilgoci i dym ze specyficznego drewna, jeszcze, jeszcze w dodatku mokrego, to też Taki właśnie kolor dziwny uzyskasz, nieładny. Dlatego tak ważne jest przygotowanie surowców przed wędzeniem, aby wędzenie przeprowadzić odpowiednio. I wtedy wędziesz do koloru. Wędziesz do 20 stopniach, ten kolor odpowiedni uzyskasz po tak jak mówiłem, na przykład 12 godzinach wędzenia. Tym się charakteryzuje wędzenie zimne. Czym jeszcze się charakteryzuje wędzenie zimne? Ano tym, że podczas wędzenia zimnego, przez to, że jest dosyć długa ekspozycja surowca Twojej szynki na temperaturę rzędu 20 stopni, 15 stopni, paruje z tego surowca woda. Jeśli paruje z tego surowca woda, to smak mięsa się koncentruje, bo z kilogramowej szynki może finalnie się zrobić 90 deko. 900 gramów, tak? Czyli 10% nawet przez, nie wiem, dwudniowe czy trzydniowe wędzenie zimne może uciec. Więc smak mięsa się skoncentruje. Jeszcze na inne rzeczy, przy peklowaniu trzeba zwrócić uwagę też. Odpowiednio dobrać zalewę peklującą zrobić. Bo nie tylko smak mięsa się skoncentruje, ale i sól się skoncentruje w środku, prawda? No, chyba, że później sparzymy, a sparzymy. To trzeba tak dobrać odpowiednią zalewę peklującą, żeby zawsze było idealnie słono. Masz zrobić wyrób taki, jaki Ty chcesz, żeby Ci wyszedł. A nie zastanawiać się za każdym razem, ciekawe, jak tym razem wyjdzie. Ciekawe, jaka szynka wyjdzie mi tym razem. Ciekawe, czy będę mógł ją postawić na stół. Ciekawe, czy będę mógł się w ogóle pochwalić tym, że wędziłem. Czy jednak będę musiał mrużyć oczy i mówić, e, no, w sumie to no, 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 ważne, że swojskie. Ważne, że swojskie. Tak tego nie robimy. To nie wyrób ma Tobą rządzić. Pamiętaj. To ty masz rządzić wyrobem, ty masz rządzić całym procesem, ty masz rządzić wędzarnią. Nie szynka ma rządzić tobą. Nie masz się zastanawiać, czy tym razem dobrze wyjdzie, jak tym razem wyjdzie. Czy szynka tym razem będzie zasłona, czy będzie idealna, czy będzie ciemna, czy będzie jasna, czy będzie twarda, czy będzie miękka, czy będzie niedowędzona? Zaraz muszę sprawdzić, co odpowiadaliście. Co to jest niedowędzenie? Może to szybciutko odkopać? Niedowędzenie. Niedowędzenie. Niedopeklowana. Brak koloru. Brak koloru. Niedopeklowana. Niewłaściwy kolor. Za mało dymu, za słaby kolor. nierównomierne rozsłania się, się dymu, za niska temperatura. Wychodzą takie. Mhm. Mm Może być uwędzona, mniej lub bardziej, ale niedowędzona to chyba nie. Słaby kolor zapach dymu. E, z żadnej odpowiedzi się nie śmieję, broń Boże. E, to mi właśnie pokazuje to jest ważne że trzeba szkolić. Trzeba szkolić i mówić, jak powinno być poprawnie. Niedowędzenie nie oznacza tego, że jest właśnie zbyt wilgotna szynka w środku. Że jest zbyt mokra, że jest surowa w środku. Niedowędzona oznacza tak, jak tutaj kilka osób napisało, gratuluję, że wyrób jest za krótkowędzony. Czyli ma za mały, za słaby kolor, za słaby smak i za słaby zapach dymu. To jest niedowędzenie. Tak? To jest niedowędzenie. A to, że szynka jest w środku surowa, to jest już co innego. Nie może być niedo... Nie chodzi o to, że ona jest niedowędzona. To wszystko ty tym sterujesz, tak jak mówię, a nie proces steruje tobą. Nie, szynka tobą steruje. Eee, lecimy dalej. Skoro wiemy już. A, czym jest wędzenie, wędzenie zimne, to teraz czym jest wędzenie dymem ciepłym? Wędzenie dymem ciepłym, tak jak mówię, daje sam kolor, daje smak i daje zapach, nie daje tej trwałości, na której mi już teraz nie zależy, bo mam lodówkę, nie jedną, który jak uwędzę sobie wyrób i go obrobię termicznie, czyli sprawię, że już nie będzie e, surowy w środku, schowam do lodówki i to lodówka mi spra sprawi, że mogę przechowywać długo. Nie muszę nie muszę podsuszać tej szynki. Wysuszać, tak jak kiedyś by było, jak nie było chłodnictwa, e, Na strych wieszać. E, I sprawiać, że tą szynką po dwóch czy trzech dniach, gdybym kopnął bym zabił. Albo e, że po prostu gwoździe można wbijać taką szynką. Nie muszę tego robić z tą szynką, ponieważ mam lodówkę i mogę iść sobie miękką, soczystą szynkę. Lub szynkę miękką, ale bardziej suchą, kruchą, ale tylko wtedy, kiedy ja tego chcę, a nie wtedy, kiedy mi taka szynka wyjdzie. Okej, okay. czym jest wędzenie gorące? Jest to wędzenie w dymie wyższym niż temperatura 24 stopni, czyli od 25 stopni wzwyż. Ale należy pamiętać o tym, że tak jak mówiłem, że im wyższa temperatura procesu, tym proces zachodzi szybciej, im niższa, tym wolniej. Więc jeśli nie konserwujemy, jeśli mamy temperaturę w wędzarni już powyżej np. 30, Powyżej 40, to tak naprawdę po co wędzisz w 40 stopniach? Jak można wędzić w 60 stopniach? I ten proces nie będzie trwał jak w 30-40 stopniach 4, 6, 7 godzin, a będzie trwał w 60-70 stopniach godzinę, półtorej, dwie godziny maksymalnie. Nie ma różnicy dla wyrobu. Kolor uzyskasz ten sam, smak uzyskasz ten sam, zapach uzyska, uzyskasz ten sam. Trwałości i tak nie uzyskasz, bo wszedłeś na wyższy level. Jeśli chodzi o, o temperaturę wędzarni, powyżej 24 stopni. Więc i tak trwałości nie będzie. Tym się charakteryzuje wędzenie ciepłe, gorące. Jest to wędzenie bardzo dobre. Nic w tym złego. To nie jest tak, że wędzenie, mało tego. Powiem Ci inaczej jeszcze. Wędzenie dymem ciepłym, gorącym jest zdrowsze niż wędzenie dymem zimnym, ponieważ to, to konserwowanie to są związki dymu, które są w w wyrobie, a związki dymu nie są zdrowe dla nas i dla bakterii. Dlatego się bakterie nie rozwijają tak mocno, tak szybko, jak, jak w, w wędzące, w szynce wędzonej dymem ciepłym, gorącym. Dlatego jest zakonserwowane. Mniej zdrowe jest dla nas. Więc jak najbardziej, ja nie jestem sfiksowany, można korzystać śmiało z wędzenia zimnego, ale raczej traktować sobie to jako... Na święta, raz na jakiś czas, a nie że cały czas jeść wyroby wędzone zimnym dymem, bo są naprawdę dużo mniej zdrowe. Dużo więcej tych związków dymu znajduje się w takiej wędzonce. Wędzenie dymem ciepłym powinno być każdy proces powinien być przeprowadzony konkretnie w konkretnej temperaturze. I teraz bardzo ważna jest ta temperatura, bardzo ważna jest stabilność temperatury. Jeśli ja chcę coś po prostu uwędzić, czyli dojść do pewnego y, celu. Znowu nie wędzę ciepłym przez nie wiem, dwie godziny, ale do konkretnego koloru. Ja już po prostu wiem, bo wiem, wędzę kilkanaście lat. Więc wiem, że jeśli będę miał stabilną temperaturę 60 stopni w wędzarni, to ja swój boczek uwędzę w dwie godziny. Około dwie godziny, dlatego ja w swoich recepturach mogę dać Ci te widełki. Ale to jest wszystko pod warunkiem, że będziesz utrzymywać stabilną temperaturę. Na przykład będziesz starać się, mocno mieć 60 stopni. Dlatego wędzarnie elektryczne są takie fajne. Nastawiasz 60 stopni, cię to nie interesuje. Grzałka ci cały czas utrzymuje temperaturę 60 stopni. Jeśli wędzisz wędzarni tradycyjnej, ja też w takiej wędziłem przez wiele lat, naście lat. Już teraz wędzę tak około raz w roku dla sportu, tylko żeby nie zapomnieć, jak to się robi. Wiem, że tego się nie zapomina, ale czasem warto to podtrzymać. Da się nauczyć każdej wędzarni, żeby, się, żeby dobrze się w nie wędziło, żeby utrzymać parametry, typu będziesz celować w 60 stopni, to celuj konkretnie w te 60 stopni i rób wszystko, żeby utrzymać 60 stopni. Nie może być tak, że masz 60, odejdziesz od wędzarni i ona jest na tyle nieokiełznana razem z paleniskiem, że odejdziesz i po 10 minutach tam jest może 30, bo przygasło. I wtedy, jeśli tak się dzieje, to wędzenie nie będzie trwało 2 godziny 6. I w drugą stronę. Jeśli ty odejdziesz, a miało być 60, a nagle skoczyło na 120, to jest bardzo złe dla wyrobu, bo wtedy inne związki z dymu wchodzą, jak podczas podpiekania, i to nie jest na to czas. Teraz ma się wędzić. Ma być, łapać kolor, a nie temperaturę wewnątrz. Ok? Yy, kolejna sprawa, albo dobra, no jeszcze skończę szybciutko z tym wędzeniem. Yy. Bardzo ważne jest to, żeby utrzymywać stabilną temperaturę w wędzarni. Ja Cię zachęcam do tego, żeby wędzić dymem ciepłym, gorącym, nawet 60, 70 stopni nawet. Ostatnio będę coraz częściej w 65, 70 stopniach. Uzyskuję szybko efekt, kolor, smak, zapach i mogę przejść do dalszego etapu, jakim jest obróbka termiczna. Po co obróbka termiczna? O tym zaraz, bo jeszcze chwileczkę powiem Ci o drewnie do wędzenia. Bardzo ważne, żeby wyroby nie były gorzkie, kwaśne i okopcone, jest też drewno. Drewno musi być bezwzględnie sezonowane. Co to znaczy? Może nie tyle sezonowane, bo teraz są suszarnie, więc drewno musi być słuchać, czyli powinno mieć 18% wilgotności lub poniżej 18% wilgotności. Nie powinno być to drewno świeże, świeżo ścięte, mokre i nie interesuje mnie to, że dziadek, wujek lub sąsiad tak robili, robią i tak należy robić, bo oni tak mówią. Nie. Niestety, wiele jest takich sytuacji, gdzie ktoś kiedyś tak robił, bo nie miał albo wiedzy, albo wyjścia. Co nie znaczy, że robił dobrze. Możesz uwędzić, ale będziesz mieć dużo gorsze efekty. Szybciutko ci to porównam. Czy jadąc dzisiaj do pracy, po dzieci do szkoły, czy gdziekolwiek, pojechałeś konno czy samochodem? Konno dojedziesz. Dlaczego nie pojechałeś konno? Ja do Zielonej Góry przyjechałem samochodem, żeby tutaj się teraz z tobą spotkać. Konno też bym dojechał, ale jechałbym pewnie cały dzień. A samochodem zajechałem dużo szybciej. Zrobiłbym dobrze, osiągnąłbym cel, ale nie byłby on tak efektywny. I efektowny też. Eee, więc drewnem wędzimy, wyłącznie sezonowanym, suchym drewnem. Dlaczego? Dlaczego kiedyś yy, yy, moczono drewno albo wędzono mokrym? Dlatego, że wydawało im się, że jest dużo więcej dymu. Ale to nie chodzi o dym, tylko było dużo więcej pary która buchała do wędzarni. I efekt był taki, że nawet jeśli ktoś osuszył swoje surowce w wędzarni przed wędzeniem, no to jak weszło mokre drewno do paleniska i zaczęła z niego wychodzić woda, to znowu pojawiła się wilgoć w wędzarni. Tak jak tutaj odpowiedziałem na pytanie, kolejnym, kolejnym jakby aspektem tego jest przeładowywanie wędzarni. Wędzarnia powinna być, wędzarni powinno być luźno w środku. Nie powinno być bardzo dużo wyrobów w środku, ponieważ jest tam wtedy zbyt dużo wilgoci i wędzarnia sobie z tym nie poradzi. Będzie wychodziła wilgoć na zewnątrz. Kolejnym aspektem jest wędzarnia, powinna być ocieplona. Nie powinna to być blacha, cienka, beczka. Beczka jak najbardziej w porządku. Można nawet w kartonie dobrze uwędzić. We wszystkim można dobrze uwolnić, się dobrze nauczy wędzarni i się z nią zaprzyjaźni. Ma się odpowiednie palenisko i się spełnia pewne zasady ogólne, których jest bardzo dużo. Ja Ci teraz mówię to wszystko tak w wielkim skrócie, dzięki czemu możesz wykonać ten proces, ale wędzarnia powinna być ocieplona. Dlaczego nie powinna być nieocieplona? Bo jeśli masz różnicę temperatur, to również pojawi się punkt rosy wewnątrz wędzarni, będzie się skrapało jak e, jak szyba w domu, w oknie, tak? Jeśli na zewnątrz jest zimno, w domu jest ciepło, to wilgoć jest w środku. Tak samo będzie wilgoć na ściankach wędzarni w środku. Na zewnątrz jest zimno, w środku jest ciepło. Powstaje wilgoć w środku na ściankach. Ta wilgoć przechodzi na wyroby i one przez to nie wędzą się ładnie, tylko znowu dym się zaczyna przyklejać do tych wędzonek, do szynki Twojej. Powodując to, że szynka będzie brudna, czarna, okopcona, będzie dużo substancji smoistych na Twojej szynce. Tak tego nie robimy. Jest dużo, dużo więcej tych wszystkich informacji. Zachęcam Cię do tego, żeby skorzystać z całego mojego kursu. Jak wejdziesz sobie na, na stronę domowewendliny.pl, tu się wyświetla cały czas ten link. Tamten kurs, to, to co ja tutaj Ci robię, to jest taki pewien ułamek po prostu informacji, których jest naprawdę o wiele, wiele, wiele więcej. Teraz mamy przed sprzedaż tego kursu, jest to nowy całkowicie produkt. Specjalnie go po to zrobiliśmy, żeby w dość krótkim czasie, tak skondensowanie, zebrać wszystkie informacje i można je jakby posiąść, można czerpać z, ty z tych informacji. Ten kurs jest zrobiony tak samo w formie filmu. Wygląda to bardzo podobnie jak teraz. Ja siedzę i mówię. Mówię do ciebie o wszystkim, co wiem, odnośnie każdego procesu, który należy przeprowadzić poprawnie, wędząc. Poprawnie, yy, chcąc wykonać wędzenie, może lepiej tak. Jak zrobić dobrze kiełbasy, jak je peklować, jak je nadziewać, jak zrobić szynkę od peklowania poprzez każdy etap obróbki termicznej, każdy, każdy sposób obróbki termicznej, poprzez urządzenia, yy, poprzez wędzenie. Yy, różnego rodzaju wędzonek, nie tylko szynki, bo szynka to jest tylko jeden mięsień, a jeśli chodzi o... inaczej się troszeczkę postępuje z boczkami, z polędwiczkami, inaczej, jeśli chcesz coś uwędzić na surowo. Co znaczy na surowo? Czyli że taki wyrób po wędzeniu, gdzie jest kolor, smak, zapach, zostaje surowy, nie jest obrobiony termicznie. Czy możesz to zrobić? Pewnie, że tak. Jak do tego podejść, żeby to smakowało, żeby było zdrowe, nietrujące, żeby zawsze było takie, jakie chcesz, żeby było miękkie, mimo wszystko, że surowe. I aż mi ślinka, dla ciebie, bo ja bardzo lubię surowe, e, żeby było takie przyjemne dla ciebie. Wszystkiego dowiesz się na tym kursie. On jest naprawdę w bardzo przystępny sposób. E, dla ciebie możesz przyswajać sobie tą wiedzę, bo, bo jest to podzielone na etapy, na działy. E, możesz przechodzić, bo to jest film. E, wykupując ten kurs masz do niego dostęp dożywotnio. Cały czas marzę niego dostęp i przez to, że to jest film, możesz sobie przesuwać, przeskakiwać z fragmentu na fragment. Możesz sobie wybierać to, co Ci jest w tym danym momencie potrzebne. Możesz sobie tego słuchać w samochodzie jadąc, bo to jest też w formie podcastu możesz słuchać każdego odcinka. No Jest tego naprawdę świetnie, bardzo dużo. Teraz przez to, że mamy nowy produkt, jest to przed sprzedaż, bo to jeszcze nie jest gotowe. On będzie dostępny 1 stycznia dopiero, a przez miesiąc będzie trwała przed sprzedaż. Jest teraz 50% ceny w przedsprzedaży, i tylko przez ten miesiąc pójdzie ta cena, zniknie, już będzie taka normalna, regularna. Jeśli chcesz, skorzystaj z tego. Naprawdę, jest to gigantyczna ilość wiedzy. Po prostu gigantyczna, pełna wiedza dotycząca wytwarzania wyrobów wędliniarskich. Wyłożona w sposób taki, jaki widzisz teraz. Ja się nie patyczkuję. Ja mówię to. Co wiem i to jak wiem, że coś powinno być wykonane, nie będę cię głaskał, nie będę mówił, że tak też możesz zrobić. Nie. Wędliniarstwo to jest taka dziedzina. Tutaj nie ma zabawy. Oczywiście jest pewne pole manewru na eksperymenty, i też jeden z działów kursu, w jednym z, działu, z działów mówię, jak tworzyć receptury na kiełbasy na przykład. Jak się do tego w ogóle zabrać? Czy w ogóle jest sens? Oczywiście, że jest sens. Tylko jak to zrobić? Od czego zacząć? Na co zwracać uwagę? Krok po kroku. Jak zbudować wędzarnię? Eee, czym się różni wędzarnia tradycyjna od elektrycznej? Jak to okiełznać? Okay I jedną i drugą. Jak to powinno działać? Po co to jest? A co tam jest ok? A czego być tam nie powinno? Wejdź sobie tam, wejdź sobie na, to, na tą stronę. Naprawdę tam jest bardzo dużo informacji. Zachęcić Ci, to mam nadzieję, do tego, żeby z tego kursu skorzystać. Dla Ciebie to zrobiliśmy. Uwierz mi, że to jest jakoś naprawdę pierwsza klasa, zarówno jeśli chodzi o merytorykę, jest tego bardzo dużo, jak i taki fajny odbiór, fajnie się tego słucha. Sam lubię sobie to włączyć i sprawdzać, jak to tam, ile by tego było powiedziane. I powiem Ci, że zaskakuje mnie ilość wiedzy, która tam naprawdę została wypowiedziana. To jest, powiem Ci, łącznie z kilkanaście dobrych książek, gdyby takie zebrać razem do kupy. Niestety takich książek fajnych, fachowych nie ma obecnie. Nigdy w sumie nie było. Poza jakimiś tam branżowymi recepturami, które już nie mają racji bytu, ponieważ zmieniły się czasy, surowiec, przyprawy i tak dalej. I to wszystko trzeba jakby robić na nowo, tym się też zajmuję. I też oprócz tego dostajesz taki skrypt, czyli z każdego tematu dostajesz notatki jakby, na podstawie których ja temat wykładałem. Jest tych informacji tam ogrom. Do, do, do czego możesz zerknąć, tak sam dostajesz receptury. Nie krótkie, że masz ilość składników surowca i, i krótko w pięciu punktach, co masz zrobić, tylko te punkty są rozpisane to jest kilka stron, a cztery każda receptura. Dokładnie. Ciekawie tak rozłożone, że później jakąkolwiek recepturę nie weźmiesz w rękę, to już będziesz mieć w głowie tą pierwszą z danego działu, którą ja ci wyłożyłem, jak krowie na rowie. Więc naprawdę. Mm, Warto z tego skorzystać. Wejdź, zobaczysz na tą stronę, wejdź na domowewędliny.pl, zerknij tam i zobaczysz, o czym ja mówię, bo trudno jest e, mówić, jak, jak tego nie widziałeś. Wejdź sobie, tam jest też film, w którym króciutko opowiadam o tym, co to jest ten, czym jest ten kurs. Dobra, bo się zagadałem. E, mamy koniec wędzenia. E, wędzenie mamy ogarnięte. Jeśli dobrze ociekniesz wędzonki, jeśli dobrze osuszysz. Wyroby, Twoje szynki, dobrze je uwędzisz pod tym względem, że będzie suche drewno, że będzie wędzarnia ocieplona, że będzie wędzarnia wygrzana przed, 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 przed wędzeniem, nie będzie wędzarnia przeładowana, będzie wędzarni przewiew, czyli większy wylot z komina niż wlot powietrza do tej wędzarni, do komory. To wilgoć nie powinna ci się tam pojawiać i wędzenie powinno przebiegnąć sprawnie, tylko musisz pilnować temperatur. Dobrze. Czym jest ta obróbka termiczna, o której wspominałem? Jeszcze raz, wędzenie jest to kolor, smak i zapach. Tak? Kolor, smak i zapach. Obróbka termiczna natomiast, czyli parzenie, o którym też była mowa w tytule tego dzisiejszego naszego spotkania, jest po to, żeby pozbawić surowości szynki. Szynka jest surowa, czyli miękka, ciągnąca. się, taka na pewno kojarzysz, ten wyrób. Ona jest ciągnąca po dobrym uwędzeniu. To nie ma działać tak. Często właśnie niektórzy mówią, że o, nie, bo niedowędzone to jest surowe, czyli że wędzenie przeprowadziłeś źle. Często się słyszę to, że ktoś mówi, ja tam nie parzę, ja tylko wędzę. Czyli wyciągam z wędzarni już gotowe. Jeśli ktoś wyciąga z wędzarni gotowe i w środku nie jest surowe, czyli przeprowadził wędzenie z jednoczesnym podpiekaniem, podpiekaniem ale prawdopodobnie robił to nieprawidłowo. Dlatego, że robił to nieświadomie, czyli nie wiedział jaką ma temperaturę w wędzarni, nie wiedział jak długo to należy robić, do, do którego momentu, przez co za każdym razem prawdopodobnie tą szynkę ma o innej konsystencji, o innym smaku. A to nie jest fajne. Mi zależy bardzo na powtarzalności wyrobów, bo jeśli ja raz zrobię szynkę, komuś ona posmakuje i ktoś mnie prosi, Adam, jeśli miał taką szynkę, weź na mi kawałeczek, daj. Albo weź poczęstuj, albo ktoś przyjeżdża do mnie na święta, zachwyca się po prostu wyrobami. Znają już te wyroby i chcą ich ponownie. To gdybym ja raz dał coś soczystego, a później jakiegoś suchara, no jakby to coś o, o mnie świadczyło. I bym powiedział: No, tak wyszło tym razem. Nie ma czegoś takiego, że tak wyszło. Ja mam pełną kontrolę nad tym, co ja robię. Tak? To są urządzenia, to są, to są sprzęty. Wędzalnia to jest po prostu sprzęt, który trzeba ogarnąć. A wędliniarstwo dotyczy, to, to są pewne procesy, które należy zrozumieć, żeby poprawnie to wykonywać, żeby było zdrowo i bezpiecznie. Ok, więc czy parzyć? Wiele razy słyszę, że parzone to jest gorsze. Parzone wypłukuje całe wędzenie i w ogóle cały efekt. No jasne, jeśli swoją szynkę okopcisz, jest ona czarna, później ją włożysz do wody, no to to całe czarne zejdzie. To nie znaczy, że zejdzie też to złe, co, że tak powiem, było tam na tym. Bo ta kwaśność i gorzkość i złe substancje dalej zostaną w tej szynce. Oczywiście duża ich ilość zejdzie. Skoro ten cały brud ucieknie do wody. I dlatego niektórzy mówią, że parzone to jest to jest b. No nie, to tak nie działa. Jeśli prawidłowo uwędzisz szynkę, to włożysz ją do wody, żeby pozbawić jej surowości koloru nie ubędzie. Mało tego, jeśli jest prawidłowo ubędzony, to ten kolor podczas parzenia się uwydatni. Uwydatni się, czyli zrobi się jeszcze bardziej ciemny, jeśli bardziej ładny, fajny, ciekawy, pożądany. Kolejna sprawa. Często mówię, słyszę, że no dobra, no to okej, okay, ale te parzone jakieś takie mniej smaczne jest. A wiesz dlaczego? Ponieważ wytwarzanie Jedzenia, wytwarzanie wędlin, to nie jest zabawa. I ty już od samego początku musisz wiedzieć, co ty robisz. To nie ma być dziełem przypadku. Należy przewidzieć już podczas samego peklowania, czyli na samym początku, czy ty ten wyrób będziesz wędzić i parzyć. Czy może to będzie wyrób wędzony i surowy, czyli taki ciągnący się. Czy może po wędzaniu będziesz podpiekać w wędzarni. Bo to jest kolejny sposób podpieka yy, obróbki termicznej, o którym dzisiaj nie będę mówił. Ale chodzi o to, że podpiekamy temperaturą wysoką, jak w piekarniku, tak? Przerwamy wędzenie, podnosimy temperaturę wędzarni, podpiekamy. W tym momencie sól się koncentruje w wyrobie, bo ucieka wilgoć z, z wyrobu. A podczas parzenia, co się dzieje? Co się dzieje podczas parzenia? Uwędziłem, czyli mam kolor smak, zapach yy, i parzę wkładam szynkę do wody i mi część soli ucieka do tej wody. Jeśli ja tego nie przewidzę już na etapie peklowania, czyli nie dobiorę odpowiedniego stężenia zalewy peklującej, nie czasu peklowania, bo jeśli chcę mieć coś bardziej słonego, to nie czasem steruję, a stężeniem zalewy peklującej. Należy tak dobrać stężenie zalewy peklującej, aby po wyjęciu nie trzeba było ani wymaczać naszej szynki, bo nie wiadomo jak długo, jak w jakiej wodzie i tak dalej, tylko można było od razu dać do osuszania, do ociekania i do osuszania. Więc już na etapie peklowania trzeba przewidzieć, trzeba wiedzieć, nie przewidzieć, bo to nie ma być szklana kula i ja przewiduję, co będę robił. Nie. Przecież planuję sobie to, że ja po wędzeniu będę parzył szynkę. Jeśli ja tego nie zaplanuję, sparzę szynkę, a nie, nie, nie wziąłem tego pod uwagę podczas peklowania, szynka może, może być za mało słona. A sól jest naturalnym wzmacniaczem smaku. My potrzebujemy soli, żeby było dla nas smaczne. Jeśli w szynce jest za mało soli, to może być mało smaczne i się wtedy z Tobą zgadzam. Dlatego wiele osób mówi, że parzona jest mniej smaczne. A wystarczy wziąć pod uwagę to parzenie podczas peklowania i jak po peklowaniu ładnie wyrób, wystygnie, ukroisz, zjesz, nie brakuje soli, nie powiesz, że jest mało smaczne. Że jest mniej smaczne niż, nie wiem, samo wędzone. Bo nie brakuje dymu, nie brakuje koloru, nie brakuje smaku, ani zapachu, o ile nie było okopcone, że wszystko zeszło do wody. Woda po parzeniu ma mieć kolor słomkowy, jasnego, klarownego, ładnego, delikatnego rosołku, a nie zupy gulaszowej lub czerniny, nie daj Boże. Tak? Więc wyrób parzony jest równie dobry. To tylko wędzony i zostawiony na surowo, lub wędzony i podpiekany później. Czyli ta róbka termiczna jest przeprowadzana w, w wędzarni. To parzenie jednak trzeba należy, należy przeprowadzić prawidłowo. Na czym to polega, żeby zrobić to prawidłowo? No właśnie. To od ciebie zależy, czy ta szynka będzie soczysta, wilgotna, fajna, taka mięciutka w środku, czy może będzie jeszcze półsurowa. Czyli jak to się mówi w niektórych miejscach niedowędzona, co jest błędnym stwierdzeniem, bo ona jest po prostu surowa, czyli temperatura nie doszła do wewnątrz. Czy może w drugą stronę była zbyt długo parzona i się kruszy, aż jest sucha, twarda. Nie ma być taka, chyba, że taką lubisz, możesz sobie taką zrobić. I to za każdym razem dokładnie taką samą. Bo to od ciebie zależy, jaką szynkę zrobisz. Parzenie może sprawić, że wyrób będzie suchy. Nie sugeruj się tą wodą, bo medium, czyli czy powietrze podczas podpiekania, czy parzenie, czyli woda, nie ma wpływu na to, czy coś będzie suche, czy wilgotne w środku. Na to wpływ ma temperatura. Już Ci mówię, o co chodzi. Żeby dobrze sparzyć szynkę po wędzeniu, czyli już mamy zakończone wędzenie, jest ładny kolor, smak, zapach, ale jest surowa szynka, chcemy, żeby nie była surowa. Podgrzewamy wodę do temperatury, jeśli chodzi o szynkę. Ma być to temperatura 75-80 stopni. 75-80 stopni. Nie gotujemy tej wody, nie wrzucamy na wrzątek. Nie, nie robimy tego, ponieważ zewnętrzne warstwy szynki dostaną mocno po tyłku yy, i będą przesuszone. Wrzucamy szynkę na, do temperatury 75-80 stopni i tak długo parzymy, nie gotujemy. Parzymy, czyli utrzymujemy wodę w tej samej temperaturze, 75-80 stopni. Aż osiągnie ta szynka w środku, jeśli chcesz, żeby była soczysta, to 68 stopni. Jak to zrobić? Termometr, kochani. Mamy XXI wiek. Termometr e, elektroniczny taką, z taką sondą kosztuje kilkadziesiąt złotych. 20, 30, 40. Analogowy kosztuje 15. Nie elektroniczny, czyli z taką sondą i starczą, kosztuje 15 złotych. Elektroniczny, z że ci wyświetla się temperatura, jeszcze ci da znać, bo sobie ustawi, że jak 68, to będzie pikać, to jest sygnał dźwiękowy. Taki moment kosztuje 4 dychy. 3 dychy, zależy gdzie. Są i droższe, kilkaset złotych, Ci zależy na bardzo dużej dokładności. Mi zależy, więc takie mam i też Ci polecamy jednak iść w jakość. Hmm. Ale no sedna. W szynce ma być 68 lub 70 stopni, jeśli chcesz mieć szynkę soczystą. Nigdy na czas nie parzymy, tak samo jak nie wędzimy na czas, tylko musimy osiągnąć konkretny cel. Celem jest temperatura wewnątrz. Jeśli chcesz mieć szynkę soczystą, musi mieć w środku 68-70 stopni. Jeśli chcesz mieć szynkę bardziej kruchą, kruszącą się, bardziej suchą, to nie 68-70 stopni, a np. 72 stopnie, 74 stopnie. Rozumiesz? Nie na czas, nie pół godziny, godzina, półtorej, nie godzinę na kilogram, nie, nie, nie coś takiego. Bo jeśli w ten sposób podejdziesz, że godziny na kilogram, dlaczego nie? Bo sobie wyobraź schab bez kości, tak? Polędwica, czyli. Ale dobra, trzymajmy się takiej terminologii sklepowej, teraźniejszej. Schab bez kości, taki, taki, takiej długości, powiedzmy, że będzie miał dwa kilogramy. Jeśli jego będziesz parzyć dwie godziny, to gwarantuję Ci, że będzie miał zbyt wysoką temperaturę wewnątrz. Będzie suchy. Jak schab ze śliwką, który czasem gdzieś tam jem. Schab ze śliwką jest zbyt suchy, może być piękny, soczysty, o ile byłby obrabiany termicznie wewnątrz do konkretnej dobrej temperatury, a nie przysuszany. Tak samo szynka. Jeszcze raz, jeśli chcesz, żeby Twoja szynka była soczysta, należy ją parzyć do temperatury 68-70 stopni wewnątrz, więc musisz mieć termometr do mierzenia temperatury wody. Żeby utrzymywać 75-80 stopni i temperatury wewnątrz szynki 68-70 stopni. Jak osiągniesz temperaturę szynki 68 stopni, wyciągasz ją szybko, od razu. Nie czekasz w tym momencie 10 minut pół godziny w tej temperaturze. Nie czekasz, aż ta woda ostygnie razem z tą szynką, bo to jest największy grzech. Tylko jak ta szynka osiągnie 68 lub 70 stopni, wyciągasz ją, od razu przekładasz do zimnej wody. Nie chodzi o hartowanie, tylko chodzi o zwykłe zatrzymanie procesu parzenia, żeby już nie szła ta temperatura do góry. Czyli wkładasz ją na 10-15 minut do zimnej wody, po 10-15 minutach wyciągasz, ona jest jeszcze ciepła, gorąca nawet, ciepła na pewno, i wieszasz, żeby odparowała. Bo jak odparuje, to pozbawiasz bakterii jednego z ważnego czynnika do ich rozwoju czyli wilgoci a z ciepłej szynki szybko odparuje wilgoć. Prawda? Prawda. Więc, jeszcze, więc też nie należy przeginać, że do zimnego w tej wodzie. Tylko 10-15 minut, żeby przerwać proces parzenia, wieszasz, osuszasz, odparowujesz ją, z ciepłej szynki szybko odparuje, będzie sucha, do lodówki 4-6 stopni, jak najszybciej ją schłodzić. I masz szynkę nieokopconą, niegorzką, niekwaśną, ładnie wyglądającą, pięknie pachnącą dymem, o takiej konsystencji, jaką chcesz. Czy masz, czy chcesz soczystą, czy bardziej e, kruchą, suchą, czyli więcej stopni wewnątrz, musi mieć w taka szynka. Czyli nasze założenie zostało osiągnięte. I tak zrobisz szynkę za każdym razem. Czy ta szynka będzie miała 3 kg? Czy ta szynka będzie miała kilogram? Nigdy na czas, zawsze do temperatury wewnątrz. Jeśli będziesz robić do temperatury wewnątrz 68 stopni, zawsze szynka będzie o takiej samej konsystencji. I jeśli będzie tak samo, temperatura wody 75 najlepiej stopni. Ok? Zobaczcie, to jest prosty przepis. Żeby mieć szynkę nieokopconą, niegorzką, niekwaśną, wystarczy zastosować się do kilku naprawdę nietrudnych yy, rad. I wszystko będzie w porządku. Tak? Dobrnęliśmy do końca tego, jak zrobić, żeby ta szynka była nieokopcona, niegorzka, niekwaśna, a żeby ładnie wyglądała. To jest kilka, zaledwie kilka e, fundamentalnych wręcz działań, pewnych procesów, których należy bezwzględnie przestrzegać, jak mówiłem na samym początku. Nie możemy któregokolwiek z procesów pominąć lub zbagatelizować, sprawić, że a dobra, to ja cię będę krócej osuszał albo krócej będę parzył, bo nie mam czasu, albo nie mam, nie mam terometru, będę sobie parzył 2 godziny na, ki godzinę na kilogram. Mam szynkę 3 kilo, to będę ją sobie parzył 3 godziny. Zero powtarzalności, nie wiadomo jak, jak, jak Ci wyjdzie tym razem, nie wiadomo czy w środku nie będzie zbyt surowo, czyli zbyt wilgotno, czyli po staremu niedowędzenie będziesz mieć w środku, bo oczywiście jest to złe stwierdzenie, lub będzie bardzo sucha, twarda, niefajna i później niektórzy jeszcze raz wrzucają do parzenia, jeszcze raz gotują, bo im jest za twardo, a to jest jak z jajkiem, im dłużej gotujesz, tym będzie bardziej twarda, nie na odwrót. Tak? W tym przypadku yy, nie zmiękczysz tej szynki. Yy. Jeszcze raz zachęcam Cię do tego, żeby wejść sobie na domowewędliny.pl i skorzystać z tego kursu, który dla Ciebie razem z fimpl przygotowaliśmy, z tej gigantycznie obszernej wiedzy. Mm, mamy Black Friday i, i to z tego powodu właśnie, tak się bardzo staraliśmy, żeby ten produkt przygotować, żeby tą promocję dla Was zrobić. Mm. I jeszcze zachęcam Ciebie do tego, żeby wejść sobie na Fimple TV po prostu, tam jest ogrom receptur wędliniarskich i nie tylko, serowarstwa, z piekarstwa też ale jeśli chcesz wiedzieć jak zrobić nie tylko szynkę wędzoną, ale i boczek wędzony albo polędwiczkę wędzoną, może surową, taką mięciutką, taką rozpływającą się na języku, ale nie obrobioną termicznie, czyli nie parzoną i nie podpiekaną, można taką zrobić. Ale i podpiekaną i parzoną też tam znajdziesz. To są różne wyroby i różnie trzeba do nich podejść, do każdego troszeczkę inaczej. Tam znajdziesz tam znajdziesz Receptury na to. Jeśli będzie zakładać konto, załóż tam konto. Przede wszystkim po to też, żeby wiedzieć, na przykład o naszym kolejnym spotkaniu tutaj, bo prawdopodobnie jeszcze raz zrobimy sobie takiego live'a. Bo widzę, że y, kilka osób jest, y, y, widzę, że się udzielacie i chcecie. Widzę już to też, że chcecie. Więc zrobimy prawdopodobnie to. Jeśli chcecie wiedzieć kiedy, załóżcie wejdźcie na Fimple TV, załóżcie sobie konto, podajcie maila, a mailem wyślemy wam wysyłamy tylko fajne rzeczy, żadnego spamu, tylko jakieś albo kody promocyjne. Albo informacje o warsztatach, albo informacje o nowym kursie na FIMPLE, albo informacje o takim spotkaniu tutaj. Nic więcej tam nie wysyłamy. Raczej tylko to, co chcesz dostać. Jeszcze raz się zachęcam do wejścia na domowe do skorzystania z tego kursu, bo wiem też, że planujemy ograniczyć go ilościowo. <grych> więc do 24 dzisiaj się umawiamy, że on będzie jakby otwarty, ta cena przedsprzedażowa, ale jeśli się sprzeda trochę za, za dużo, to po prostu już ta promocja zniknie, więc to jest tylko umowne między nami dzisiaj, tak? E, jako pierwszy, wiesz, bo nigdzie wcześniej nie dawałeś tej informacji. Czekaliśmy właśnie z tym na, to, na tego naszego livea dzisiejszego. E, dziękuję wam bardzo za to, że byliście. Dziękuję ci za to, e, że byłeś. Mariusz, to chyba wszystko, nie? Świetnie. E, jeszcze raz dziękuję ci za to. Mam nadzieję, że informacje, które ci dzisiaj tutaj przekazałem, przyczynią się do tego, żeby twoja szynka wędzona, parzona była prawdziwie wędzona i dobrze sparzona, a dzięki temu była smaczna. Mam nadzieję, że z pomiędzy jakichś tam moich zdań i też wyłapałeś pewnych innych kilka informacji, które ci pomogą w lepszym wytwarzaniu wędlin. Zachęcam cię do następnego spotkania i do tego do wzięcia udziału w tym całym kursie. Tam znajdziesz po prostu wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby to co chcesz robić, a jeśli chcesz robić wyroby wędliniarskie. No to zrobisz je dobrze dzięki temu kursowi. To ci po prostu gwarantuję. Do zobaczenia. Następnym razem dobrego wieczoru. Ci życzę. Cześć.